Na wstępie informuję, że nie ma co obawiać się braku kontrastu, bo dalej tekst jest po prostu czarny. To tylko ten slajd tytułowy jest w takich barwach niefortunnych dosyć. Nazywam się Michał Mackiewicz, reprezentuję firmę GIS Support z Lublina i w swojej pracy zajmuję się aplikacjami webowymi, które służą do zarządzania szeroko pojętymi danymi przestrzennymi, które będą głównym tematem tego referatu. Oczywiście dane przestrzenne zwykle mamy z nimi kontakt w postaci mapy. Mapa niczym koń, jaka jest, każdy widzi. Każdy chyba z mapą miał kiedykolwiek styczność. Natomiast w ostatnich latach, chociaż w zasadzie należało powiedzieć w ostatnich 40 latach, zaczyna się rozwijać dziedzina, która nazywa się systemami informacji geograficznej, w skrócie GIS, nie myli z głównym inspektorem sanitarnym. I jest to dziedzina informatyki, która się zajmuje właśnie operowaniem na danych związanych z przestrzenią geograficzną. Teraz jedno z takich robiących ostatnio karierę buzzwords to jest, że aplikacja jest location aware. Zwał jak zwał, czy nazwiemy to GIS-em, czy nazwiemy to location. Myślę, że przedstawione tutaj koncepcje w jakiś sposób się przydadzą. Oczywiście mapy internetowe stały się bardzo powszechne. W zasadzie nawet na stronie PHP.con jeden taki przykład mapy internetowej, gdzie był podkład złożony z danych OpenStreetMap oraz jeden marker, który obrazował położenie miejsca konferencji. Tego typu map jest multum. Od strony realizacji to zwykle mamy po prostu jakąś warstwę podkładową albo pochodzącą z Google Maps, najczęściej obecnie coraz częściej z OpenStreetMap, czy to w tym wydaniu standardowym, czy to w wydaniu jakimś customowym, na przykład od firmy Mapbox. Jakąś treść tematyczną, która najczęściej ma postać takich kolorowych markerów. Najprostsza możliwa realizacja to jest wpisać te markery po prostu do HTML-a. I są systemy, które na tej podstawie całkiem dobrze działają. Można te markery przechowywać sobie tutaj przykład w postaci pliku CSV. No i wreszcie coś, co już nas jako programistów PHP zaczyna trochę bardziej interesować, czyli w postaci bazy danych. Najpopularniejszy silnik bazy danych, czyli MySQL, tutaj myślę, że do rozpoznania. Zapisujemy sobie współrzędne, długość, szerokość geograficzną i fajnie. Przesyłamy to w jakiejś postaci do klienta, klient sobie skonstruuje z tego markery, pokoloruje je według uznania i mapa działa. I w zasadzie, jeżeli jesteśmy stuprocentowo pewni, że do końca życia aplikacji jeden dzień dłużej, wszystkie dane, jakie będą nam potrzebne, to będą kolorowe markery, w najlepszym porządku. Aplikacja o nazwie Ushahidi, która może być znana, służy do takich akcji humanitarnych, na przykład, gdzie ludzie nanoszą lokalizację miejsc, gdzie można uzyskać pomoc medyczną w razie kryzysu, czy miejsc, które wymagają interwencji, opiera się właśnie na takim schemacie. Na bazie MySQL, która przechowuje dane w postaci długości, szerokości geograficznej. I to do tego zastosowania jak najbardziej jest dobre. Ale załóżmy, że pewnego pięknego dnia przychodzi do nas klient i mówi, wiecie co, markery są nudne. Wszyscy mają teraz markery. Ja bym chciał, żebyście dołożyli do mapy szlaki turystyczne. No i szlak turystyczny, jak wiadomo, nie składa się już tylko i wyłącznie z czegoś, co ma długość i szerokość geograficzną, tylko ma jakiś swój przebieg. No i można pomyśleć, żeby przechowywać to w pliku KML. Można pomyśleć, żeby ścieżki z GPS-u wrzucić i jako pliki je wyświetlać. Można tak robić. Ale prędzej czy później
jeżeli będziemy naszą aplikację rozwijać, może się okazać, że jednak ta baza danych by się przydała. Dalej. Podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej. Chcemy dodać więcej interaktywności do naszej aplikacji i chcemy umożliwić przepytywanie tej bazy danych, na przykład według takiego kryterium, jakie mamy tutaj wyświetlone na rzutniku. Skąd w ogóle pomysł się wziął na tą prelekcję na tej konferencji? Googlając na różne tematy, między innymi tego typu problemy, może nie dokładnie takie, może trochę bardziej wysublimowane, ale tego typu problemy programiści baz danych, programiści PHP mieli. No i takimi fajnymi formułami się próbowali ratować. Co, no cóż, to też ma szansę zadziałać. Niemniej jednak zaczynamy dochodzić do etapu, kiedy do w sumie prostej rzeczy potrzebujemy monstrualnych zapytań. Jasne, możemy sobie to zapisać jako funkcję, ale to nadal w dalszym ciągu jest tylko jedna operacja, czyli przeszukiwanie według odległości. A teraz pytanie, które mi zadał jeden z gości zeszłorocznej jesieni linuxowej, że on by chciał zrobić coś takiego, że mamy trasę przejazdu pojazdu z A do B, przez jakie miasta on będzie przejeżdżał. I tutaj, nie korzystając z funkcji dedykowanych danym przestrzennym, no musielibyśmy namnożyć pewnie coraz więcej tego typu formuł. Na poprzedniej albo jeszcze poprzedniej konferencji była prezentacja poświęcona grzechom głównym programistów. One tam były zaadresowane po łacinie, to ja się posłużę teraz angielskim. Posłużę się angielskim i grzechy główne w podejściu do danych przestrzennych opierają się głównie na jednym, że dane przestrzenne to jest coś, co tak naprawdę można po prostu sobie wpisać do bazy byle jak, że spatial is not special i że ci gisowcy to ogólnie świry są. Natomiast ja jednak będę utrzymywał, że spatial is special. To wcale nie oznacza, że musimy korzystać z oprogramowania dedykowanego systemom GIS, na przykład GeoServer. Równie dobrze możemy wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć tego typu oprogramowanie o podobnej funkcjonalności, na przykład w PHP, integrując sobie doskonale z systemem, który już jest. Ale biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, które czynią dane przestrzenne danymi specjalnymi. Co jest po pierwsze specjalne? Typy danych, relacje pomiędzy obiektami przestrzennymi, układy współrzędne, o których bardzo często się zapomina i można wpakować się na minę, formaty przechowywania danych i formaty wymiany. Jeśli chodzi o typy danych, jest kilka modeli danych, które umożliwiają przechowywanie danych przestrzennych. Jednym z najpowszechniejszych jest tak zwany model Simple Features, który dzieli obiekty przestrzenne na trzy takie podstawowe typy, czyli punkt, linia, poligon. Często na przykład na forum OpenStreetMap powraca jak bumerang temat, ale przecież wszystko jest poligonem. Wszystko ma jakąś swoją powierzchnię. Nawet ten tutaj królewski kamień ma jakąś niezerową powierzchnię w terenie. Okej, ale pamiętajmy, że kartografia liczy sobie lat bardzo, bardzo wiele i już w dosyć wczesnym etapie swojego rozwoju doszła do wniosku, że jeżeli chcemy przedstawiać jakiś większy fragment świata, to musimy uciec się jednak do abstrakcji. Czyli są pewne obiekty, które można abstrahować do poziomu punktu, na przykład ten hotel, można go zabstrahować do poziomu punktu, można go przedstawić jako poligon z pełnym obrysem budynku. Ale jeżeli my potrzebujemy dotrzeć, powiedzmy, z Krakowa na konferencję, to nam dokładny, szczegółowy obrys hotelu się nie przyda, dopiero w ostatniej fazie, kiedy trzeba znaleźć do niego wejście.
mną. Tak samo linia. Też wiadomo, tutaj przykład toru kolejowego, on ma swoją powierzchnię, pas zajęty pod linię kolejową, ale wygodniejszym modelem dla nas będzie abstrahowanie tego do poziomu pojedynczej linii. No i poligon akurat tutaj jest odzwierciedleniem, powiedzmy, 2D 1 do 1. Do tego dochodzą nam geometrie złożone, czyli tak zwane geometrie multi. No przykład autostrada A1, która od początku do końca, od granicy z Republiką Czeską aż do Gdańska jest autostradą A1, co nie znaczy, że my nią przejedziemy, bo na pewnych odcinkach albo nie ma mostu, albo nie ma w ogóle drogi. I tutaj do przedstawienia tego typu na przykład nieciągłej linii służy typ danych, który się nazywa multi-line string, czyli linia złożona. Z kolei poligon złożony, no tutaj mój ulubiony przykład. Cudowne dziecko reformy administracyjnej, powiat rybnicki. Powiat rybnicki nie jest jedną ciągłą powierzchnią, tylko to są oderwane, niepołączone ze sobą gminy, które wszelako stanowią jeden powiat. No więc jeżeli byśmy wykasowali ten Rybnik, który nie należy do powiatu rybnickiego, on jest tam tylko ilustracją, to otrzymamy klasyczny przykład danych typu multipoligon. Jeszcze trzeba wspomnieć o geometriach tak zwanych non-simple albo geometriach invalid. To nie jest równoznaczne ze sobą. To jest coś, na co trzeba zwracać uwagę, ponieważ może niektóre aplikacje doprowadzić do albo całkowitego wykrzaczenia się, albo do niespodziewanych wyników, jak mówią niektóre dokumentacje. Na przykład nie należy dopuszczać do sytuacji, żeby linia przecinała sama siebie, tak jak gra w węża. Wąż, jeżeli sam siebie dotknie, to jest koniec gry. No i jeszcze tutaj taki przykład. Poligon też nie powinien sam siebie przecinać, nie powinien być klepsydrą i nie powinien mieć jakichś takich tutaj bagnetów, które powstają z nieostrożnego narysowania tego przez użytkownika. Relacje przestrzenne to jest coś, co będziemy wykorzystywali bardzo często do przepytywania bazy danych. Na przykład właśnie ten sprawa z miastami, które mijał pojazd. Załóżmy, że mamy granice administracyjne, czyli poligony albo multipoligony i mamy trasę przejazdu, która jest linią. I teraz korzystając z tego modelu możemy odpytać, czy dane miasto jest na trasie przejazdu, czy nie. Albo czy nasza działka, którą chcemy sobie kupić pod lasem, nie znajduje się w strefie buforowej 800 metrów od planowanej elektrowni, no w najlepszym wypadku wiatrowej, i czy nam przypadkiem sielskiego odpoczynku nie będzie zakłócał hałas. Inne relacje to na przykład relacja styku, czy dane państwa sąsiadują ze sobą, relacja zawierania się, czy Szczyrk leży w powiecie bialskim. No i wreszcie dwa przykłady, styk poligonu z poligonem i linii z poligonem. Teraz coś, co jest jedną z mniej przyjemnych rzeczy, czyli układ współrzędnych. Zwykle, mając na myśli współrzędne, no to myślimy, aha, długość, szerokość geograficzna. Raczej wszyscy są zgodni co do tego, że Ziemia nie jest płaska, ale to jest wierzchołek góry lodowej, powiedzenie Ziemia nie jest płaska. Tak naprawdę na przestrzeni lat opracowano mnóstwo modeli, które w jakiś lepszy lub gorszy sposób opisywałyby kształt Ziemi. Jeszcze więcej odwzorowań kartograficznych, które by umożliwiły przedstawienie tego modelu Ziemi w jakiś sposób kompromisowy na mapie. To, co należy wiedzieć na pewno, mając do czynienia z danymi przestrzennymi, to jest to, że my nie musimy znać tych formuł wszystkich na odwzorowania, no głowa, nie śmietnik, zresztą takie w najlepszym wypadku. My musimy wiedzieć, jaki to jest kod,
tak zwany SRID i oprogramowanie powinno sobie z tym poradzić. Klasyczny przykład to jest przeliczenie z jakiegoś dziwnego SRID do układu takiego, jaki my najczęściej znamy, czyli układ długość-szerokość. Współrzędne mogą być dwojakiego rodzaju. Współrzędne geograficzne, czyli to, z czym mamy najczęściej do czynienia, one są fajne, bo one są uniwersalne dla całego świata. Czy na Hawajach, czy w Szczyrku, czy w Wąchocku, czy w Mińsku, zawsze możemy ten punkt, gdzie się znajdujemy, opisać przy pomocy pary długość-szerokość. To są współrzędne sferyczne i jednostki tutaj to są stopnie. Ale to wszystko przychodzi oczywiście z pewnym kosztem. A koszt jest taki, że jeżeli mamy zadane dwa punkty, powiedzmy 20 stopni długości wschodniej i 50 stopni szerokości północnej i drugi 21 i 50, to my nie możemy sobie tak po prostu policzyć Pitagorasem, jaka jest odległość pomiędzy nimi. Znaczy możemy, ale wyliczymy sobie wtedy odległość w stopniach, żeby mieć prawdziwą odległość między tymi punktami, to my musimy użyć już tej formuły, która była użyta wcześniej, więc skorzystać po prostu z odpowiedniej biblioteki, która zrobi to za nas. Ale należy pamiętać, że operacje na współrzędnych geograficznych zawsze będą bardziej złożone obliczeniowo niż na współrzędnych płaskich. Współrzędne płaskie to są współrzędne nie świata, nie modelu Ziemi, tylko to są współrzędne rysunku mapy. I one są podawane w metrach bądź w stopach. To są liczby już dużo, dużo większe niż przy współrzędnych geograficznych. Zwykle się dąży do tego, żeby były zawsze liczby dodatnie. No i tutaj jest multum układów współrzędnych, które są niekompatybilne ze sobą i w zasadzie każdy fragment świata ma co najmniej kilka układów współrzędnych płaskich dla siebie. Ale za to obliczenia są banalne i szybkie. Niestety mamy do czynienia obecnie z układem współrzędnych płaskich, który się rozpanoszył na dobre w internecie i nic nie wskazuje na to, żeby miał sobie pójść. To jest układ współrzędnych Google'a, który ma to do siebie, że on jest układem współrzędnych płaskich, ale globalnym. W związku z czym te współrzędne w metrach, które są, one są na naszych szerokościach geograficznych kompletnie odjechane od rzeczywistości. To jest ilustracja. Zapewne wiedzą Państwo, jak na Google Maps wielka jest Grenlandia. Ona w rzeczywistości wcale nie jest taka wielka. Nie jest rozmiaru Afryki, ale raptem jednego kraju w Afryce. W związku z czym należy pamiętać, że te współrzędne ok, możemy je stosować, ale absolutnie nic nie wolno na nich liczyć. No to znaczy, też można na nich liczyć, ale powiedzmy, niekoniecznie wyniki będą nas satysfakcjonowały. Jak się to wszystko ma do PHP? Do PHP niestety ma się nie za bardzo, a to z tego względu, że wsparcie dla danych przestrzennych, dla operacji na nich w PHP jest słabe i mało jest bibliotek, które potrafiłyby to robić. Niestety z jakichś powodów nie ma problemu, żeby w JS-ie robić jakieś skomplikowane operacje na danych przestrzennych, nie ma problemu w Pythonie zwłaszcza nie ma problemu, w PHP problem niestety jest. Ale w zasadzie zwykle jednak z PHP korzystamy w połączeniu z jakimś silnikiem bazodanowym. A silniki bazodanowe mogą się tymi naszymi danymi przestrzennymi zająć dużo, dużo lepiej. W zasadzie to jest tak. Teoretycznie silników jest bardzo wiele, ale które mogą nam obsłużyć dane przestrzenne, ale w praktyce to jest jeden i nazywa się PostGIS. Ewentualnie MS SQL też posiada całkiem fajne wsparcie. Oracle'a nigdy nie testowałem, ale on w domyślnej instalacji posiada dosyć ograniczony zestaw funkcji. Potrzeba piekielnie drogiego rozszerzenia Spatial, żeby mieć dostęp do wszystkich funkcji przestrzennych w Oracle'u.
Natomiast do SQLite'a jest Special Lite, który też całkiem nieźle daje radę. Natomiast nie powiem kompletnie, no bo w 5.7 to już powiedzmy coś tam można zrobić, ale MySQL generalnie nie daje sobie rady z danymi przestrzennymi, a przynajmniej nie daje sobie rady tak, jak byśmy chcieli. Jeśli chodzi o bazy nierelacyjne, to tutaj palmę pierwszeństwa dzierży Mongo. Mongo jest w stanie już przechowywać dane w dowolnym typie, czyli nie tylko punkty, tak jak było kiedyś, ale linie, poligony też jak najbardziej jest w stanie Mongo przechować, tylko że funkcje analityczne, no powiedzmy, kuleją na razie. Co jest takiego, co robi silnik bazodanowy silnikiem przestrzennym? Więc po pierwsze musi mieć zdefiniowane specjalne typy do przechowywania tych danych, po drugie funkcje do operacji na tych danych i wreszcie indeksy przestrzenne. Jeśli chodzi o typy przestrzenne, to w zasadzie są dwa. Typ geometry, który służy do przechowywania danych w dowolnym układzie współrzędnych, ale z takim małym haczykiem, że jeżeli już przepytujemy tą bazę, to wszelkie parametry musimy podawać w tych samych jednostkach, co układ współrzędny źródłowy. Nie możemy sobie nagle zażyczyć, że mamy dane w układzie współrzędnych geograficznych, chcemy szukać w promieniu 5 km. Możemy tak zrobić dopiero wtedy, kiedy zrobimy rzutowanie typów na geografię. Typ geografii jest dostępny w PostGIS-ie i w MSSQL i on umożliwia bardzo fajną rzecz, to znaczy trzymamy sobie dane w układzie współrzędnych geograficznych, ale możemy robić zapytania przestrzenne, korzystając z parametrów w jednostkach bardziej ludzkich, czyli na przykład w metrach. Tutaj znowu to przychodzi z pewnym kosztem, czyli te funkcje są zwykle wolniejsze, ale nie aż tak tragicznie. No a jednak trzymanie danych w lokalnym jakimś układzie współrzędnych płaskich nas ogranicza. Jeżeli wiemy, że nie wyjdziemy nigdy poza Polskę, okej. Okay. Ale jeżeli uważaliśmy, że nigdy nie wyjdziemy poza Polskę, a przychodzi nam do tego i dołożyć, powiedzmy, Niemcy, to już polski układ współrzędnych płaskich przestaje gdzieś tam w Westfalii zupełnie dawać nam prawidłowe wyniki. Dlatego typ geografii jest fajny, bo możemy skalować sobie tą bazę w zasadzie w dowolne miejsce na świecie. Jeśli chodzi o funkcje, tutaj niestety nie ma standaryzacji, mimo że jest specyfikacja SQL MM i Simple Features for SQL. Teoretycznie powinny być zestandaryzowane, a praktycznie każdy silnik robi to trochę po swojemu. Zwykle tego typu funkcje mają przedrostek ST. Na przykład w PostGIS-ie i w SQLite'ie jest to ST z podkreśleniem, a w MSSQL-u jest ST bez podkreślenia. Funkcje dzielą się na takie grupy jak pomiary, czyli na przykład długość, odległość, powierzchnia, funkcje testujące relacje, czyli czy się przecina, czy się zawiera, funkcje, które tworzą nowe geometrie na podstawie istniejących, czyli na przykład mam 10 wiatraków, narysuj mi od tych wiatraków bufor 500 metrów. Funkcje eksportu, które służą do współpracy z aplikacjami i funkcje importu, które służą dla odmiany też dla współpracy z aplikacjami. Jeśli chodzi o indeks przestrzenny, no to indeks przestrzenny najłatwiej sobie wyobrazić jako skorowic od mapy, od planu miasta. Mamy nieznane miasto i szukamy, gdzie jest tam ulica, nie wiem, Słowackiego. To przeszukanie całej mapy nam zajmie dosyć długo. To byłby odpowiednik full table scan. Natomiast indeks przestrzenny jest jak skorowic. My sobie szukamy Słowackiego, aha, kwadrat A4. I znaleziono. Przepraszam. Indeks przestrzenny się tworzy znowu w zależności od silnika na różne sposoby. I on bardzo się przydaje właśnie przy odpytywaniu według kryteriów przestrzeni. W bazie mamy wydzieloną kolumnę. Ta kolumna może mieć jeszcze modyfikator typu.
który w zastosowaniach webowych jest w zasadzie nie zawsze potrzebny, bo my możemy sobie trzymać w jednej tabeli dane o różnych typach geometrycznych i nikt nam tego nie może zabronić, tylko programy desktop list nie za dobrze z tym działają. Ale jeżeli aplikacje robimy sami, no to po co? Druga rzecz, która już jest bardziej sensowna, to jest to, żeby ograniczyć dla kolumny układ współrzędnych, żeby zawsze był taki sam. Ale to też nie jest obowiązkowe. W każdym razie każda baza sobie zapisuje te dane przestrzenne na jakiś swój sposób binarny. No ale dobrze, mamy ten sposób binarny zapisu w bazie, mamy zapytania, ale my chcemy z tym wyjść do świata. I tutaj formatów wymiany i zapisu danych przestrzennych jest dużo za dużo. Ale pojawił się jeden bardzo fajny format, który święci ostatnimi laty triumfy. To jest GeoJSON. Jest to specyficzny format JSON-a, który umożliwia przechowywanie dowolnych danych geograficznych. I on jest zgodny zarówno z aplikacjami webowymi, jak i desktopowymi, z bibliotekami, które zasilają aplikacje desktopowe. I wreszcie taka ciekawostka przyrodnicza, GeoJSON opublikowany na GitHubie, jest, można go podejrzeć nie tylko w formie jego źródła, ale także w formie mapy. Specyfikacja GeoJSON-a mieści się tak naprawdę na dwóch stronach A4. Mamy po prostu jakby korzeń, to jest obiekt Feature Collection. Wewnątrz Feature Collection znajdują się obiekty typu Feature. Każdy Feature posiada dwie własności. Properties i Geometry. Properties to są dane opisowe, czyli na przykład, że sklep jest czynny do 19, że mieści się na ulicy Klimczoka 22, że ma kod pocztowy taki i taki, a Geometry to jest jego lokalizacji. Także tego typu strukturę bardzo łatwo odtworzyć i potem przesłać ją do klienta. Ostatnio pojawił się serwis GeoJSON Linked, który umożliwia walidację i wizualizację GeoJSON-ów. To jest dosyć ciekawe narzędzie, no bo aplikacje klienckie typu OpenLayers nie lubią źle sformatowanych GeoJSON-ów. I potem dojście do tego, gdzie się znajduje błąd, może być dosyć ciężkie, natomiast tutaj możemy sobie to podejrzeć bezpośrednio w formie kartograficznej. No i miało być o PHP, to będzie o PHP. Jak zrobić GeoJSON-a w PHP? No zasadniczo tak jak każdego innego JSON-a, tylko trzeba patrzeć na jego strukturę. A struktura mówi, że my musimy odseparować geometrię od atrybutów. A w bazie one były jednością. Druga sprawa, to w bazie mamy jakieś tam binaria, a my potrzebujemy ściśle sformatowany JSON. Jeśli chodzi o kolumnę geometrii, to jest sprawa prostsza. Najprostsza rzecz, zawsze trzymać się konwencji. A konwencja mówi, że nazywa się kolumnę geometrii geom albo the geom. Ostatnio geom jest uważane za bardziej sexy i w nowo tworzonych bazach praktycznie the geom już się nie spotyka. Druga rzecz to jest uczynienie definiowalnej nazwy kolumny geometrii. To nie jest wcale aż taka abstrakcja. Wszystkie przykłady, które tam gdzieś na giście krążą, jak zrobić GeoJSON z pomocą PHP, jeden nawet mojego współautorstwa, każą, żeby po prostu był to jeden z parametrów żądania. Wreszcie trzecia rzecz, która jest najpewniejsza, ale najwolniejsza, to jest odpytanie tabeli bądź widoku Geometry Columns, która w każdej bazie danych przestrzennych powinna się znaleźć i ta tabela daje nam odpowiedź na pytanie, jak nazywa się kolumna geometrii przypisana do danej tabeli. Nie należy przy tym korzystać z tego, co nam dostarcza sama baza bez rozszerzeń przestrzennych,
ponieważ na przykład w Postgresie będzie to typ zdefiniowany jako user-defined, co może być geometrią, ale wcale nie musi. Problem się pojawia następujący. PostGIS i Specialite w nowej wersji mogą wygenerować ten fragment geometryczny GeoJSON-a w locie w trakcie zapytania. Tylko że o ile nie ma problemu, żeby wsadzić surowego XML-a do modelu DOM i go potem wypuścić do klienta, tak jeżeli byśmy wsadzili tego typu string do funkcji JSON encode, no to co się stanie? No wrzuci nam slashe i tyleśmy geometrię widzieli. W zasadzie rozwiązań jest kilka, ale jeszcze są bazy, które nie mają funkcji eksportu jako GeoJSON. I wtedy musimy sobie wyeksportować geometrię albo jako tekst, albo jako binaria. Co z tym dalej? I tutaj przychodzi nam z pomocą taka sprytna biblioteka, która się nazywa GeoPHP. Wracając do STS GeoJSON. Dwa rozwiązania. W zasadzie żadne nie jest eleganckie, żadne nie jest optymalne, obydwa działają. To jest pierwszy przykład. Po prostu nie korzystamy z JSON encode, tylko budujemy sobie po kawałeczku, tak jak każde inne echo. Tutaj komentarz ze Stack Overflow. Nie wiem, czy trzeba tłumaczyć. Rozwiązanie drugie. Mianowicie pobieramy sobie ten string z bazy, robimy JSON decode na nim i potem enkodujemy go znowu na sam koniec. Jeśli chodzi o GeoPHP, to jest to biblioteka, która jest napisana w czystym PHP. Nie ma żadnych zależności. Może zależeć od modułu Geos, ale konia z rzędem temu, kto go kiedykolwiek zainstalował, bo go trzeba sobie skompilować do PHP, ale bez tego modułu też daje radę. Działa z Drupalem. No. Jest kilka modułów do Drupala, które właśnie zależą od GeoPHP i wykorzystują to jako silnik. No i umożliwia takie podstawowe kalkulacje typu długość, powierzchnia, zasięg przestrzenny, jaki to jest układ, transformować między układami niestety nie potrafi, rozbić geometrię złożoną na proste, czyli na przykład wszystkie odcinki A1 albo wszystkie części powiatu rybnickiego, żeby rozbił na geometrię proste. Ale co przede wszystkim GeoPHP może nam zrobić? GeoPHP może nam zrobić to, że jeżeli weźmiemy sobie binaria z bazy, to możemy te binaria wczytać do GeoPHP i GeoPHP nam z tego zrobi tablicę, która potem do JSON encode załadowana da nam w pełni poprawnego GeoJSON-a. W przypadku Postgresa obecnie formatem wyjściowym danych binarnych jest format hex, więc po prostu najpierw musimy zrobić hex to bin, załadować to i wyeksportować do tablicy GeoJSON-owej. W przypadku baz innych niż PostGIS nie możemy sobie tak po prostu łyknąć surowego wyniku. Musimy powiedzieć bazie, żeby wyeksportowała to do jakiegoś wspólnego formatu binarnego. Takim wspólnym formatem binarnym jest tak zwany format WKB. I tutaj postępowanie jest takie samo. Czyli jak może wyglądać przy pomocy spaghetti kodu generowanie GeoJSON-a? Zakładamy, że użyjemy tej funkcji eksportu, żeby być politycznie poprawnym i uznawać, że nie tylko PostGIS się liczy na tym świecie. Pobieramy dane z bazy, zakładamy sobie strukturę, taką podstawową strukturę GeoJSON-ową i następnie każdy wiersz operujemy na tej zasadzie, że oddzielamy geometrię od atrybutów i geometria idzie swoim torem, atrybuty idą swoim torem, nagłówek i JSON encode. To jest wszystko.
To jest wszystko, czego trzeba, żeby z danych zgromadzonych w bazie typu PostGIS, czy w tym wypadku powinno to nawet zadziałać z MySQL-em, po prostu wyeksportować z tego dane do aplikacji. W drugą stronę dane mogą nam przyjść w zależności od tego, jak mamy zbudowanego klienta, albo postem, albo putem. Akurat OpenLayers wysyła post w przypadku tworzenia nowych obiektów i put w przypadku aktualizacji, ale my to sobie możemy zrobić tak, jak chcemy. W każdym razie znowu zdekodować to, co do nas przyszło. Tutaj mamy łatwiej, bo geometria zawsze będzie się nazywała geometrii i nie inaczej, więc nie musimy się zastanawiać, czy ona nie jest przypadkiem gdzie indziej. I ładujemy to do bazy po prostu tylko wiedząc, do jakiej kolumny mamy wsadzić geometrię, pozostałe kolumny to atrybuty i sprawa również załatwiona. Oczywiście GeoJSON, o ile sugerowałbym, żeby GeoJSON-a przy odczycie zawsze stosować, tak przy zapisie to czasami jest strzał z armaty do wróbla. Czasami po prostu otrzymujemy jakieś dane, dajmy na to z Geolocation API, mamy po prostu współrzędne długość, szerokość i tutaj są trochę prostsze funkcje na to, żeby to zapisać. PostGIS posiada funkcję, która się nazywa MakePoint, która jest szybszą wersją tego, co jest poniżej. Co tu jest ważne? My zawsze musimy podać, jaki to jest układ współrzędnych. Jeżeli to są współrzędne typu długość, szerokość w formie dziesiętnej, to jest to SRID, który został określony jako 4326. I to tutaj trzeba podać, żeby baza wiedziała, z jakim układem ma do czynienia. Bo to, że człowiek sobie zobaczy, aha, to są takie krótkie współrzędne, to na pewno będzie układ geograficzny, to niestety baza nie jest taka mądra. Jest jeszcze jeden format, o którym warto wspomnieć, czyli format KML. Tutaj bardzo dużo zostało napisane u źródła, a więc jeżeli ktoś jest zainteresowany formatem KML, to odsyłam do źródła. Jest to format XML-owy, który niestety ma tą wadę, że on miesza warstwę danych z warstwą prezentacji, w związku z czym mamy do dyspozycji tylko dwa atrybuty, name i description. No i musimy sobie te atrybuty zbudować w jakiś sposób w HTML-u. W każdym razie HTML-a też możemy wyciągnąć z bazy. No tutaj mamy trochę łatwiej, bo jest to XML, którego możemy po prostu podpiąć i użyć bezpośrednio. No dobrze, ale co z pytaniem postawionym na początku? Więc podejście klasyczne zakłada, że wykorzystamy funkcję stdistance. Ja tutaj dałem jeszcze funkcję stdistanceSphere, ponieważ posługujemy się współrzędnymi geograficznymi, czyli nie możemy użyć po prostu zwykłej odległości wyliczonej ze współrzędnych płaskich, tylko musimy uwzględnić krzywiznę Ziemi. No i składamy sobie takie zapytanie. Zadajemy sobie geometrię, która jest zapisana w bazie. Tutaj zadaję geometrię punktu startowego. To są współrzędne gdzieś tutaj w tej okolicy. I odległość ma być mniejsza niż 5000. I to jest koniec. Żadnych sinusów, kosinusów, radianów, nic nie musimy pamiętać. To wszystko załatwia za nas silnik. I przy tym zapytaniu PostGIS przynajmniej używa indeksu przestrzennego, więc to zapytanie nie będzie trwało wieczności, nawet jeżeli baza jest duża. Natomiast jest jeszcze druga opcja. To jest funkcja, która jest specyficzna dla bazy PostGIS i nazywa się dwithin. I ona jest po prostu szybszą wersją. I tutaj, no, taka baza, jaką miałem na laptopie, nieco ponad 26 tysięcy wierszy, zasięg przestrzenny to jest Polska z pograniczem, takim dosyć szeroko wykrojonym,
Więc nie jakaś super duża, ale też nie bardzo mała. Więc indeks przestrzenny tutaj zdecydowanie znajduje zastosowanie. Zapytanie. I w przypadku liczenia odległości przybliżonych z uproszczonym modelem Ziemi, to zajęło 62 milisekundy. Natomiast w najgorszym wypadku, czyli liczenie dokładnie precyzyjnej odległości z dokładniejszym modelem Ziemi i używaniem tej funkcji ST Distance zajęło ponad dwukrotnie więcej. Także tego typu zapytania można wykonywać efektywnie, można wykonywać bez używania zbyt rozwlekłych zapytań, tylko trzeba mieć odpowiedni silnik bazodanowy i trzeba pamiętać, że mimo wszystko spatial is special. To jest tak, że w przypadku... Tak, to znaczy przy takich kalkulacjach jak tutaj to zwykle wychodzi poniżej 1 metra błędu, żeby stosować te... To jest tak. Odległości przybliżone zakładają, że traktujemy Ziemię jako idealną kulę. Te precyzyjne, że jest to elipsoida, że jest to spłaszczona kula. Więc jeżeli byśmy... tego typu zapytanie, to znaczy stąd i 5 kilometrów, to te 5 kilometrów będzie obarczone błędem około 1 metra. Dla tej lokalizacji na Ziemi, dla takiego rzędu pomiaru. Jeszcze pytanie, jak to zrobić w MySQL-u. Powiem krótko. Nie idźcie tą drogą. MySQL podobno w wersji 5.6 posiada już funkcję stDistance, tylko że ona jest nieudokumentowana. Pojawiły się też doniesienia, że ona jest nieudokumentowana, dlatego że strasznie kiepsko działa. A to jest tylko odległość na płaszczyźnie. O odległości wzdłuż krzywizny Ziemi w MySQL-u to na razie możemy sobie zapomnieć. O Dewey-Win to już w ogóle. Więc... Jeżeli już naprawdę musimy, to niestety musimy się uciec do tej formuły. Musimy uciec się do tej formuły, ale nie używajmy jej wprost. Skorzystajmy z tego, że MySQL też jakieś funkcje przestrzenne posiada. Zróbmy jednak nie x, y osobno, tylko zróbmy z tego typ geometrii i wymuśmy, żeby ograniczyć pole przeszukiwania. Jeżeli nie da się do okręgu, to przynajmniej do prostokąta. Więc jakoś tak zgrubnie sobie najpierw wyliczyć bounding box, czyli tak cztery współrzędne po prostu dookoła tego naszego obszaru przeszukiwania. Jeżeli nie możemy zrezygnować z bazy MySQL, to tego typu ograniczenie powinno nam dać bardzo duże przyspieszenie w przeszukiwaniu tego typu zapytań. Mimo wszystko jednak... Radziłbym, żeby zaprzyjaźnić się ze słoniem, jak to mówię, i spróbować użyć do poważniejszych zastosowań location aware bazy Postgres z rozszerzeniem Postgres. To sobie definiujemy. Na przykład w przypadku to musimy sobie jakoś przybliżyć. Powiedzmy, jeżeli szukamy tylko w Polsce, no to możemy sobie przyjąć, że tak jedna sekunda to jest 30 metrów. Więc jeżeli sobie założymy według takiego bardzo zgrubnego założenia dwa razy tyle, ile by nam wyszło tego promienia, to i tak przyspieszymy przeszukiwanie i będziemy mieli pewność, że będzie dobrze. Żeby to zrobić precyzyjnie, to byśmy musieli znowu tą formułę z sinusami przeliczyć, żeby wyznaczyć, ile tak właściwie będzie tych stopni na metr. Dla danego miejsca na Ziemi. Materiały do nauki, w zasadzie
oficjalna dokumentacja, bazy PostGIS, biblioteki GeoPHP, najaktywniejsze w tym momencie forum wymiany informacji na temat GIS-u, z których lwia część tych pytań dotyczy programowania i baz danych. Z tego też jak najbardziej można korzystać. Wreszcie strona Boston GIS, która w sposób bardziej przystępny niż oficjalna dokumentacja wykłada pewne zagadnienia związane z PostGIS. Jeśli chodzi o mój monolog tutaj, to właśnie dobiegł końca. Natomiast czekam na pytania dotyczące przedstawionych rozwiązań, czy ogólnie GIS. Jeszcze mikrofonu? Dobrze. Mówimy o PHP i o aplikacjach drogowych i o nowych danych. Chciałem tylko upewnić, ja tu jestem przede wszystkim miejscowe, słabo współpracują z dużymi OLM-ami. Czy są jakieś różne, jakiś temat, bo tego co widziałem, w której mierze posługiłem się extensionami i tymi wszystkimi funkcjami, to są rozszerzenie do baz danych, tak? Wiele aplikacji drogowych żadnego wsparcia dla danych programów. Były próby dopisania takich rozszerzeń przestrzennych do ORM-ów PHP-owych, ale żaden z tych projektów nie jest aktywny. Jeśli chodzi o ORM-y, które dobrze pracują z danymi przestrzennymi, to tutaj niestety Python i framework Django z rozszerzeniem GeoDjango, to byłby tutaj numerem jeden, jeśli chodzi o tą wartość. O! Jest taki projekt, mam doświadczenia z GIS-em ogólnie i GeoPHP się w ogóle nie przydaje. No chyba do przetwarzania danych, tylko i wyłącznie. Jak jest prawda, bo wykonuje coś czegoś innego, bo to jest wszystko. Trzeba takich takich danymi. I teraz nie wiem, jaka jest sensowność dokładania kolejnej warstwy abstrakcji, która już jest, tak? Bo na bazie jest, jeżeli mamy warstwę przestrzenną, mamy dobre narzędzie, albo w swoim frameworku wdrożycie takie aplikacje obowiązkowe, które radzi sobie konkretnie ze wszystkim, począwszy od przeliczania produktów urzędnych itd., itd., no to właściwie to źródło danych w postaci PHP to jest taka proteza, tak? Ktoś musi być, co przetworzy dane z bazy i jakoś reprezentuje. Natomiast to jest sens w ogóle, albo inaczej jakoś najmniejszego, bo chodzi, jeżeli dostosujemy się tymi przestrzennymi z tego rozszerzenia, zamiast korzystać z PostGIS-a, czy właśnie z Oracle'a. Jeśli chodzi o wydajność, to GeoPHP nie jest orłem, delikatnie mówiąc. Tak, nie robiłem jakichś dokładniejszych badań, natomiast tak z ciekawości testowałem przy pobieraniu GeoJSON-a. Czy pobrać binaria i przy pomocy GeoPHP je zdekodować i potem dalej JSON encode, czy zrobić STS GeoJSON, i robić taki round trip, żeby raz dekodować, raz enkodować, to ten round trip wyszedł około 40% szybciej, jeśli chodzi o samo przetwarzanie. Bo czas pobierania z bazy jest minimalnie krótszy w przypadku pobierania czystych binariów. Czyli tak naprawdę to GeoPHP w przypadku PostGIS-a ono jakiegoś wielkiego zastosowania nie ma, to znaczy ja go używałem głównie przy zapisie. Przy odczycie ono jest raczej zbędne. Przy zapisie natomiast
nie zawsze działa, nie na wszystkich systemach można łatwo użyć tej funkcji importu, czyli geom from geo.json i wtedy to geo.php nam pomaga po prostu. To nie jest orłem wydajnościowym, ale pomaga bardziej uniezależnić się od warunków systemu. Nie, bo jeżeli mamy do czynienia z aplikacją, która nie jest listowa, musi sobie to zrobić, to pewnie wszystko w porządku. Tylko, żeby poradzić w może kiedyś nadgoni, ale na razie absolutnie nie koniecznie. Natomiast przedstawione tutaj rozwiązania w PHP zdecydowanie lepsze, znaczy wydajnościowo lepsze i przyjemniejsze w użyciu są od geoserwera, który tutaj niestety powiedzmy, no to był mój powód zainteresowania się tego typu funkcjami właśnie w PHP, żeby pozbyć się geoserwera i zintegrować się bardziej z aplikacją, która jest w pozostałej części napisana w PHP. Radzą sobie, jeśli chodzi o przechowywanie dobrze i o takie proste zapytania typu w promieniu i w prostokącie. Natomiast funkcje analityczne to jeszcze nie czas. Natomiast fajne jest w Mongo na przykład to, że to, co jest w Mongo przechowywane, to jest praktycznie od razu gotowy GeoJSON. Mogę wziąć i wypluć i nic więcej z tym nie trzeba robić. Natomiast kiepsko jest z interoperacyjnością między Mongo a pozostałymi aplikacjami GIS-owymi. Czyli jeżeli mamy w naszym systemie ewentualność, że będzie korzystane oprogramowanie desktopowe, czy wspominany tutaj już nieszczęsny GeoServer, to niestety trzeba relacyjną bazę zastosować, bo to nie zagra. Tak, Postgres. A do takich, powiedzmy, prostszych zastosowań, które nie muszą być jakoś super interoperacyjne, to Mongo jak najbardziej tak. Bo po prostu bardzo fajnie jest zintegrowane z formatem GeoJSON. Jeżeli porównać te konkretowe do prezentacji mapy do doświadczenia, to się nie zaprzestawi. Bo OpenAI jest super fajny, natomiast jest taki fajny dokumentacyjny, że to tam właściwie wszystko się wygląda, bo ma się dostać, trzeba się nastawiać, to myślę, że będzie zrobił wszystkie inne odpowiem cytatem ze Shreka. Trójkę wybierz, panie. Trójka jest w ogóle nieudokumentowana, ale jest napisana od nowa w związku. Jest dostępna i w zasadzie już dużo mapek tak zwanych można zrobić. GeoExt to jest 10 do drugiej tyle bajzlu, co samo OpenLayers, bo to jest oparte na... Dzisiaj, o właśnie, jeżeli ktoś się interesuje frameworkami frontendowymi do GIS-u, to dzisiaj wreszcie wydano GeoExt 2.0. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to objaśniam, że to jest aplikacja, którą już wszyscy uznali, że ona nie wyjdzie nigdy, bo proces jej tworzenia trwał tak długo, ale udało się. GeoExt 1.1 jest oparty na bardzo przestarzałym Excie w wersji 3.4 i to w ogóle wchodzenie z nowym projektem w coś takiego to jest pakowanie się w kanał. Jeśli chodzi o alternatywy dla OpenLayers, to wszystko zależy tak, jeżeli mamy prostą konfigurację, czyli jakieś tam dane sobie wyświetlamy, coś tam rysujemy, zawsze mamy układ współrzędnych googlowski. To leaflet jak najbardziej wykona to samo zadanie, zajmując dużo, dużo mniej transferu na przesłanie samej biblioteki, bo jest dużo lżejszy. Ma trochę lepszą dokumentację. Natomiast jeżeli chcemy korzystać z leafleta w bardziej skomplikowanej aplikacji GIS-owej, to wkraczamy na teren piekła pluginów. Po prostu leaflet bardzo niewiele jest w stanie zrobić sam z siebie. I do aplikacji na przykład takiej, którą ja teraz tworzę, tam jest po części OpenLayers, po części jest z GeoExtem, jeszcze tym starym, ale to jest stara aplikacja, tylko cały czas do niej dochodzą nowe funkcje, to jeżeli miałbym używać osobnego pluginu do tego, żeby rysować nowe obiekty i żeby robić tak zwany clustering, czyli jeżeli jest bardzo dużo punktów w okolicy, to po prostu narysować duże kółko, tu jest 10 sklepów monopolowych,
do tego osobny plugin, każdy ze swoją dokumentacją, każdy ze swoim cyklem wydań, to już się to robi niefajnie. Zbudowanych nie kojarzę, natomiast bardzo dużo jest takich, no można sobie wygooglać po prostu jakiś taki fragment kodu, który ustawiamy jako procedurę i on działa. A co, co rozumiemy pod nową wersją? A, no to jeszcze w dalszym ciągu mam wszędzie 9.1 i 9.2, więc... Właściwie dotarliśmy w okolice rozkładowego czasu następnej prezentacji, także bardzo dziękuję.